Po wielu latach oczekiwań Sienkiewicz doczekał się pracowni artystycznej. Sala jest już w pełni wyposażona i przygotowana na przyjęcie uczniów. W Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza mamy wiele inicjatyw, które są związane właśnie z zajęciami artystycznymi i od zawsze marzyło nam się, aby taka sala powstała, w której moglibyśmy trzymać swoje rzeczy, przechowywać je po warsztatach, przed warsztatami, a przede wszystkim, żeby w takim kameralnym tutaj, kameralnej atmosferze można było się spotkać z młodzieżą i właśnie takie warsztaty zorganizować. Także to, co Państwo tutaj widzicie, to jest zupełnie nowa aranżacja starego pomieszczenia. Pracownia wyposażona jest także w ekran, na którym podczas zajęć będą wyświetlane specjalnie przygotowane prezentacje. Dzisiaj w nowo otwartej pracowni odbyły się pierwsze warsztaty. Młodzież uczyła się filcowania. Technika filcowania nie jest trudna. Pracują praktycznie już przedszkolaki, przynajmniej w mojej szkole, w mojej placówce i sobie radzą. Są te techniki bezpieczne, kiedy filcujemy z wodą. No, dzisiaj będziemy pracować igłami, więc jedyne ryzyko jest ukłucia się igłą, ale każdy ma swoją nową, więc myślę, że przeżyją nawet ukłucie. W związku z tym, że święta się zbliżają, czy dzisiaj jakieś świąteczne będą rzeczy wykonywane? Jeżeli starczy nam czasu, to mamy taki pomysł, ale ponieważ jest to otwarcie pracowni, chcielibyśmy stworzyć taki napis, który zostanie tutaj już na stałe w pracowni, dlatego są tamborki i na każdym tamborku powstanie jedna z liter słowa Sienkiewicz. My z panią Justynką będziemy robić taki cudzysłów, takie obramówki. Mamy tu już też propozycję od pani dyrektor, ale to jeszcze przemyślimy. A jak starczy nam czasu, to są tutaj takie formy świąteczne, renifery, mikołaje. Także myślę, że każdy z uczestników będzie mógł sobie zrobić swoją rzecz, którą zabierze do domu. Takie zajęcia, jak podkreślają uczestniczki warsztatów, to dobry sposób na odstresowanie się, a jednocześnie rozwijanie swoich talentów. Dziewczyny, dlaczego dzisiaj zgłosiłyście się na te zajęcia plastyczne? Uważam, że to bardzo fajny pomysł, i który rozwinie naszą kreatywność i pozwoli nam na więcej. Tak, mam takie samo zdanie. Myślę, że fajną inicjatywą ze strony szkoły właśnie jest to ta możliwość dania uczniom właśnie takich warsztatów, ponieważ możemy rozwijać swoje talenty, możemy też wielu nowych rzeczy się nauczyć. Chociaż kiedyś do czynienia z takimi robótkami ręcznymi? No ja na przykład w ogóle takiego nie miałam, tylko oglądałam jakieś filmiki, bo to mnie strasznie fascynowało i interesowało. No i teraz właśnie mam możliwość spróbowania tego. Też jakieś były wcześniej przygody? Tak, było sporo takich przygód, ale z warsztatów z filcowania jeszcze nie miałam, więc myślę, że jest to właśnie fajna okazja, żeby spróbować czegoś nowego. Szkoła planuje kolejne warsztaty w przyszłym roku.